witamy w nowym odcinku. Cześć! Pokażemy Wam fajne akcesoria do drona, które można kupić u nas, a można kupić też taniej na AliExpress. Dobra, zacznijmy od osłonki na obiektyw. To jest oryginalna osłona, jeszcze nie wiem. To jest osłona przeciwsłoneczna. Jak widzicie, jest bardzo fajnie wykonana. W sumie może służyć też jako osłona gimbale przed uderzeniem. Tego co nie wiedział. Zakładamy ją. Wygląda to w ten sposób. Bardzo mocno się trzyma i jest fajnie dopasowane. Cena też jest dość śmieszna, to jest bardzo kosztowała. Dobra, mamy następną rzecz. Uchwyt na aparaturę. Wkładamy w ten sposób, wciągamy sobie kabel. Też się mocno trzyma. Jest fajnie wykonane, żeby nie było ścianki. Następną rzecz, jaką mamy, to jest osłonka na telefon przeciwsłoneczna. Teraz sobie to wyciągniemy. Nie umie wyciągnąć. Jak wygląda ta osłonka złożona? Wymiary złożonej chcę Wam podać. To jest jakieś 19,5 cm. No około 12. W sumie z tą częścią co wystaje to 16. Ta część się nie wygina. Teraz sobie to przyłożymy do aparatury. Składamy na zaczask. Jeden zaczask. I drugi zaczask. No, drugi. I teraz bardzo fajnie dopasowałem do aparatury. Te uchwyty są zrobione praktycznie idealnie. Wsuwamy sobie to. Antenę. I zobaczcie. W sumie nie zakładają. Raz tylko przymierzę. Zaczaskuje się to na antence. I też się dobrze mocno trzyma. Jest wszystko w no. Czerpi się. No akurat telefon ma 9. Miejsca jest jeszcze bardzo dużo. Spokojnie się zmieści jeszcze większy telefon. To jest naprawdę przydatne, bo podczas słońca praktycznie nic nie widać, a dużo to pomaga. Dobra, przejdziemy sobie dalej do ostatniej, chyba najlepszej rzeczy jeszcze. I teraz tak, miała być jeszcze osłonka śmigieł, no ale niestety mój piesek odebrał przesyłkę przede mną. No i tyle nam dotarło, tak? No. Marcin nam przyniósł po listu nasza paszuszka. Ale przejdźmy dalej. Jak wiecie, oryginalna torba z zestawu Combo jest dość mała. Jest fajnie wykonana, ale jest mała. No. I w sumie się tu wszystko nie mieści do niej. Fajne torby, dość duże, też można dostać. I wszystko do niej pomieścić. Myślę, że na jakieś wyjazdy to jest dużo praktyczniejsze. Czekaj, zamknij na chwilę. Powiemy jeszcze wymiary, jakie ona ma. Ona ma gdzieś 30 cm. Też gdzieś na 30 i ona jest dość gruba, gdzieś około 13 cm. I pokażemy Wam teraz, jak to wygląda przy włożeniu do tej torby. Dobra, Maciuś, otwórz. Zacznijmy sobie od drona. Zakleiłem sobie numer pilota, ale numer operatora raczej. Jest fajnie dopasowana, mocno się to trzyma. Co do pilota, do tej torby musimy odkręcać zawsze te drążki, co też jest troszkę uciążliwe. Zawsze to zajmuje troszkę czasu. Do tej dużej torby już to wchodzi, masz, razem z drążkami. Tymi drążkami do przodu, no. Dobra. Do tej torby na przykład baterie, ładowarka do baterii. Się na nim już też nie mieści. Także ja zawsze miałem osobno,
do tamtej już możemy bez problemu włożyć. Woda wareczka. No i super. Czekaj, dobra. Kabel. Kabel włożony. Teraz tak. Adapter do ładowania trzech baterii jednocześnie. Tu mamy filtry ND. Może się tam włożyć na razie. Śmigiełka zapasowe. W tej torbie ich nawet nie trzymałem, bo bałem się, że się uszkodzą. A w tej nie ma problemu. Mieszczą się. Muszę pokładać. Bardzo fajnie. Baterie. A propos baterii, te baterie jeszcze można kupić takie etui, to jest etui z takiego materiału jak koc gaśniczy. On jest niepalny. Nawet jakby się z bateriami stało, miałoby jakieś zwarcie, to w tym etui są bardzo bezpieczne. Do przechowywania to etui jest super, też dostępne na AliExpress. W sumie u nas też, ale na AliExpress możecie kupić nie za 20 zł. Też jest fajnie zrobione. Dobra, Maciej? No to zostaw, jak tam leży. Niektóre te cieszonki są za głębokie w tej torbie. Trzeba tam z dołu coś podłożyć. Także wszystkie baterie też się mieszczą. Tu jest akurat na 4. No, wyłączy się. Tu jest akurat na 4 baterie. Jedna cieszonka nam zostaje wolna. Jeszcze tą osłonkę możemy schować. Czekaj, zmieści się ta osłonka tu? Zmieściło się. Także spokojnie jeszcze znajdziemy miejsce na jedno mocowanie. Pokaż. Tu z zewnątrz też jest jedna kieszonka. Także też możemy tam coś schować. Także torba naprawdę fajna. Dużo bezpieczniejsza do przechowywania niż ta mała. Myślę, że pomogłem wam, jeśli ktoś szukał takiej torby. Takich akcesoriów, bo wydaje mi się, że akurat ta osłonka to jest jedna z najpotrzebniejszych rzeczy. To też. No i torba już ze względu bezpieczeństwa. No i fajnie, to było chyba na tyle dzisiaj, nie? No. Następne vlogi już będą typowo o przyczepie. Także kolejne parę vlogów będzie tu już typowo z przyczepy. Na razie dziękujemy. Jak już się pomagam, to ja. No. Dzięki, że oglądaliście. No. Do następnego vloga. Do zobaczenia. Cześć. Pa.